dyrektywa, którą widzimy, przeznaczona na kasację, ET41068. Taka jedna maszyna, która tu jest, umie rozwalić taką kupę stali. Tu mamy już wózki po jakimś innym zezłomowanym pociągu oraz tam też jakieś resztki, też jakiegoś ET41. Idziemy zobaczyć, ponieważ tam dalej jest jeszcze rządek lokomotyw, które czeka to samo. Przejeździły swoje, trzeba powiedzieć. Jest żal, bo jest, ale przejeździły swoje. ET41, czyli ten model, który tu widać, przestano produkować w roku od 77 bodajże do 83. Także trochę swojego pojeździły. Zobaczyć dalej, czy będzie dało się przejść jakoś do tego rządku lokomotyw, które czeka kasacja w Mogilnie. Jeszcze tu podejdziemy, może jakieś zdjęcie się cyknie. Idziemy dalej zobaczyć, co da się jeszcze nagrać, uwiecznić. Pierwszy rzuca nam się na oczy. ET41049. W takim stanie widać już mocno średni. Trzeba mocno uważać pod nogi. Kolejny ET41 i Czarpejew tam. Już w nowym malowaniu PKP Cargo. Śląsko-Dąbrowski, zakład spółki w Katowicach. To są ciężkie lokomotywy. Waga takiej jednej to 167 ton. Idziemy dalej. Tak jak mówiłem, kolejny ET41, a przed nami ET42, czyli tak zwany Czarpejew. To są tak zwane jamniki. Idziemy dalej. Zdjęcia zdjęciami, ale trzeba szybko, żeby panowie z soku nas tu nie zgarnęli. Włączenia składów. Jest i ET42. Dla Polski, celowo ze Związku Radzieckiego, powstało 50 sztuk takich lokomotyw. Przód, trzeba przyznać, mają podobny.
lekko, moim zdaniem, do naszego kochanego ET22. Duże lokomotywy. Bardzo duże. ET41, tym razem 0,38. Trzeba przyznać, że ten jamnik, który tu stoi przed nami, sztuka 34, no jest już w naprawdę złym stanie. Zobaczcie, że wszystko co tu jest już jest tak zardzewiałe, szczególnie z tej strony, że naprawa byłaby no niesamowicie kosztowna. Przemieszczamy się dalej. Trzeba zawsze zdjęcia porobić. Zdjęcia no naprawdę niesamowite za jakiś czas. ET 0,29 i 134. Dalej. Mamy jeszcze na koniec dwie sztuki ET22. Jak widać, lokomotywy te są ustawione na linii kolejowej, na bocznicy, która prowadzi do Orchowa. To jest też już nieczynna linia kolejowa, łącząca właśnie Mogilno z Orchowem. Mamy i kabinę ET22. Widoczną przez dziury od reflektorów. Tutaj nie. Swoje godziwe kilometry, na pewno piękny wynik te lokomotywy przejeździły. Jest żal, bo nie jest żal, każdemu miłośnikowi kolei będzie żal takich lokomotyw, aczkolwiek przychodzi czas też na nowe. Mamy teraz świetne chociażby ET43 Dragony, także jeździć czym będzie. Ważne, żeby chociaż tych lokomotyw, które posłużyły bardzo długo, zostało. Wejść już niestety nie wejdziemy. Służba ochrony kolei jeszcze do nas nie przyjechała, także jest to plus.
powrotem ET42-021. Ale widać taki rosyjski kształt. Widać, widać. No i jest ona. Również widać. Wygląda przynajmniej na masywniejszą od naszego jamnika.